Kamil, takiego scenariusza to chyba nikt sobie nie mógł wyobrazić, takich emocji, jakie to uczucie. Nie, huśtawka, taka emocja, że naprawdę pierwsze... No pierwsze byłem może nie załamany, ale nie mogłem uwierzyć to, co się dzieje, że jak to znowu czwarte miejsce, naprawdę. Bo wiedziałem, że sobie zasłużyliśmy dzisiaj na ten medal. Wszyscy skakaliśmy naprawdę super i walczyliśmy do samego końca i musieliśmy mieć ten medal, no i w końcu go mamy. Ze swoich skoków w pełni zadowolony? Tak, naprawdę, to były dobre skoki. Kiedy usłyszeliście pierwszy raz, że może to być medal? No to było znowu taka, bo pierwsze było czwarte, później już daliśmy wywiady, wszystko z głowy spuszczone i jak to możliwe, a później ktoś powiedział, że nie, że jednak ktoś złożył protest i że mamy trzecie, no nie? No i zaczęliśmy się wszyscy cieszyć, a później, że znowu, że nie wiadomo i ten, i znowu cisza. Można powiedzieć, że o 10 lat się postarzeliście przez te 10 minut. Mimo wszystko brązowy medal i złoty medal, no to chyba więcej niż można było sobie wymarzyć. Tak, no zdecydowanie. Ja dziękuję wszystkim, dziękuję tej drużynie, bo wszyscy sobie na to zasłużyliśmy. Każdy, kto miał chociaż najmniejszy wkład, naprawdę sobie na to zasłużył i dziękuję wszystkim z całego serca. Norwegowie tam złożyli protest, żal ich trochę? No taki jest sport. Podobno to Thomas Morgenstern nas uratował, także jemu należy się chwała, jemu należy się jakiś medal z najcenniejszego kluczcu jako nagrodę fair play. No ale taki jest ten sport. No. Cieszę się, że to tak wyszło. Dziękuję Kamil, ogromne gratulacje. Dzięki. Maciek, wydawało się przez chwilę to zupełnie nierealne, ale jest brązowy medal. Jakie to uczucie? No na pewno fajne. Były emocje, bo do końca nie byliśmy pewni, czy ten medal jest, czy nie. Pierwsze pokazało się czwarte miejsce, w końcu informacja, że jednak trzecie, jednak niepotwierdzona, bo znowu na terenie się wyświetliło, że trzeci są Niemcy, drudzy Norwegowie. No ale w końcu chyba oficjalnie zostało potwierdzone, że jest medal i... Fajne uczucie, no. Myślę, że na to zasługiwaliśmy, bo ciężko pracowaliśmy całe lato, cały sezon. Wiadomo, no, jak to bywa w sporcie, sport jest nieprzewidywalny. Szkoda tylko, że w takich okolicznościach to wyszło, że nie mogliśmy od razu po skoku Kamila cieszyć się z medalu. No, wiadomo, jest też niedosyt, bo do srebra brakło naprawdę niewiele. Mój drugi skok był naprawdę dobry, ale tego pierwszego troszkę nie mogę sobie wybaczyć, bo może nie był zepsuty, ale tam jednak troszkę brakło i taki normalny skok pierwszy pozwoliłby na pewno na srebrny medal. Mimo wszystko ten scenariusz jak z jakiegoś thrillera, no, dosłownie pewnie byliście załamani po tym na początku, a następnie euforia. No dokładnie. Pierwsze jak zobaczyliśmy, że to tak niewiele brakowało, wiadomo każdy chciał tego medalu i jak tak niewiele brakuje, to no, były pierwsze negatywne emocje, wiadomo, żal, smutek, takie, był brak takiego spełnienia, byliśmy bardzo przygnębieni, no i w końcu nasze emocje w ogóle przesunęły się na drugą stronę skali, czy nagle taka euforia, radość i trochę też niedowierzanie, bo no, nie byliśmy pewni tej informacji. No nic, Maciek, to serdeczne gratulacje, no. I po prostu życzę miłego świętowania. Dziękuję bardzo. Dawid, macie brązowy medal. Wydawało się przez chwilę, że dosłownie zabraknie 0,8 punktu. Jak opiszesz ten cały ten dzień, ten konkurs? No myślę, że konkurs był bardzo emocjonujący, bo walczyliśmy do ostatniego skoku i wszyscy się bardzo dobrze spisaliśmy. Te skoki były takie, jak powinny być. Wszyscy skakaliśmy na swoim poziomie, myślę. I no, naprawdę było nam źle z tą informacją, że brakło tak niewiele, bo no, to dosłownie pół metra na 8 skoków, no to jest bardzo niedużo i z tego względu no, byliśmy dość mocno zawiedzeni tym, że jednak się taki głos się nie udało. No a później ta informacja, że jednak jest jakieś zamieszanie, taka nutka nadziei i no i okazało się, że jednak tak było i przyznali nam to trzecie miejsce, także myślę, że wywalczyliśmy je sobie dzisiaj.
chyba coś takiego, co właściwie no, graniczyło z cudem, no, bo trudno było liczyć już po zakończeniu konkursu, że nagle się wskoczycie na trzecie miejsce. No tak, no my już myślę się już tam godziliśmy z tymi myślami, że jednak brakło, że nic z tego nie wyszło, znaczy, że nie wyszło to tak, jakbyśmy chcieli. I no cóż, no teraz trzeba, idąc Piotrka śladami, trzeba po prostu flaszkę chyba morgi mu postawić, bo takie dostaliśmy informację, że on to zauważył, bo zaraz tam jechał przed nim. I znaczy za nim jechał w tej serii, gdzie te punkty były nie tak policzone jak trzeba, no i właśnie całe szczęście, że to zauważył ktoś, bo tak od nas no, nikt na to nie zwrócił uwagi, a rzeczywiście bardzo istotna kwestia, jak się okazało. Brązowy medal, jak to w ogóle smakuje i czy liczyliście na to po cichu? Znaczy wiedzieliśmy, że mamy szansę na pewno na ten medal, bo no, sprawa była jasna przed tym konkursem. Było po prostu 5-6 drużyn, które skakały na tyle dobrze, żeby ten medal móc wywalczyć. My w tej grupie byliśmy, mieliśmy tego świadomość, ale jednak postawiliśmy na to, żeby podejść do tego konkursu na spokojnie, z takim lekkim luzem, żeby to po prostu skoczyć normalnie, nie wydziwiać, nie kombinować, nic, nie chcieć więcej, bo przy takich rzeczach się po prostu psuje skoki, jeżeli się chce coś za dużo zrobić, niż się robi normalnie. I myślę, że to zadanie wszyscy dzisiaj spełniliśmy. Skoczyliśmy normalnie i no, tylko się teraz trzeba cieszyć, że się ten medal udało zdobyć. Największy sukces w karierze? No myślę, że dotychczas jak najbardziej. Serdeczne gratulacje, Dawid. Dziękuję. Piotrek, jesteś brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Jakie to uczucie? No nie wiem, co mam powiedzieć bardzo. Na pewno no, daliśmy z siebie wszystko. Były takie, no na początku płakali, no tak, wszyscy byli tak by źli, że tego medalu nie było, potem się wszyscy cieszyli, że był. Potem znowu coś było, że jeszcze żeby się nie cieszyć. Potem już my się cieszyli w tego medalu, no i w sumie fajne uczucie, no. Jeszcze tak w sumie, no wiadomo, wszyscy są w szoku, bo to takie trochę zamieszania było przy tym wszystkim. No i w sumie, no nie wiem, tyle. Taki scenariusz jak z jakiegoś filmu dosłownie, no bo takich emocji to nie mogliście chyba sobie wymyśleć nawet. No, Hitchcock. Nie no, to na, naprawdę dziś to był taki bardzo emocjonalny konkurs jeszcze z tą końcówką, to już naprawdę no. Musimy podziękować Tomasowi Morgensterowi, bo to chyba dzięki niemu, jakby nie on, no to bylibyśmy chyba dalej czwarci, bo on po prostu zauważył chyba na wynikach, że nie zliczyli tamtych punktów, no i co, jak już to na mnie spada ten zaszczyt, no trzeba mu tą flachę postawić. Wszyscy mówią, że to, no jestem specjalistą od tego, także, no. Jakoś no Austriaków lubię, także no jakiś ten, także no do planicy trzeba będzie wziąć jakąś nawet grzewkę chyba i postawić. Ty złotousty. Dobra, ja się już nie odzywam. Ze swoich skoków zadowolony? Z obu skoków? No, zadowolony jest ze skoków. Nie no, skoki były w porządku, no skoczyłem po prostu to co umiałem. Wiadomo, że zawsze można skoczyć lepiej, ale w drugą stronę też to działa, także no jestem zadowolony z moich skoków. Dzięki wielkie, Piotrek, gratulacje. Dzięki.